My Summer Car to realistyczny symulator budowania pojazdu, ale też życia codziennego. Gra ma bardzo dużo funkcji i różnych rzeczy do roboty, dlatego może być czasem skomplikowana dla niektórych graczy. Dlatego dziś ja, Matrix63, chcę Was zaprosić na odcinek pod tytułem Kilka porad dla graczy w My Summer Car. Więc co, zapraszam! Pierwszą poradą jest odpalanie Satsumy na ssaniu. Pomaga to na silnym silniku szybsze jej odpalenie. Na filmie macie pokazane, gdzie się ssanie włącza. Ssanie trzeba wyłączyć, kiedy silnik już się nagrzeje. Jedziecie sobie Satsumą. Patrzycie, że Satsuma szybciej się nagrzewa. Myślicie, pewnie wyjdzie płynu chłodniczego. Dlatego zatrzymujecie się i otwieracie maskę. Następnie odkręcacie korek i ślepniecie. Tak, to jest najgorsza rzecz, którą możecie zrobić, jeżeli silnik jest nagrzany. Odkręcanie korka, gdyż spowoduje to automatycznym wywaleniem płynu chłodniczego na waszą twarz. Dlatego nie polecam robienia tego. Czy was też zawsze denerwuje, że vanu My Summer Car odpala się strasznie długo? Jest na to prosty sposób. Poczekanie, aż świece żarowe się nagrzeją. Krótko mówiąc, kontrolka świec żarowych musi zniknąć z deski rozdzielczej. Jeżeli zniknie, możecie zacząć odpalanie samochodu. Zobaczcie na nagranie, o ile zmniejsza to czas oczekiwania na odpalenie. Jeżeli zabraknie wam płynu chłodniczego i nie macie żadnego pod ręką, prostym zamiennikiem może być wasz mocz. Możecie nasikać do chłodnicy i uzupełnić ją w taki sposób. Jednak ogólnie polecam bardziej jeździć na płynie chłodniczym, a stosować to bardziej jako ostateczność. Czekacie na telefon od pijaka. Jednak jak zwykle boicie się, że nie zdążycie dojść do przełącznika. Jeśli chcecie włączać światła na noc, bo boicie się o rachunki. Jednak jest na to prosty sposób. Wystarczy zapalić sobie na noc przy łóżku latarnię, którą można zdobyć na wyspie. Dzięki temu oświetli wam drogę do przełącznika, drzwi lub telefonu za darmo. Jeżeli jesteście daleko od domu, ale chcecie się umyć, możecie użyć do tego rzeki lub jeziora. Pewnie zastanawialiście się, co to jest za piszczenie w kiwu podczas odpalenia. Jest ono spowodowane niskim ciśnieniem w hamulcach. Jedyne co musicie zrobić, to poczekać, aż się napełnią. Ewentualnie można przyspieszyć trochę ten proces poprzez gazowanie. Ostatnią poradą jest, jak odpalić Hekmeta. Jest to dość prosta rzecz, jednak wiele osób tego nie wie. Aby odpalić Hekmeta, po pierwsze trzeba pociągnąć wajchę po prawej stronie. Odpowiada ona za utrzymywanie obrotów. Wtedy można zapalić Hekmeta tak jak normalny samochód. W tym momencie Hekmet już nie będzie kasł. I to już wszystko, co dziś dla was przygotowałem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to może nagram jeszcze drugą część. Także co? Możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, napisać jakiś fajny komentarz. A jeszcze z wami żegnam. Cześć!